Wino w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Zaczytana ławka. Hybrydowy festiwal zawodów. Przed budynkiem Biblioteki Miejskiej już można usiąść na niezwykłej ławce. To tak zwana zaczytana ławka, która upamiętniła tegoroczne obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Oficjalnego otwarcia dokonali prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska i dyrektor biblioteki Dorota Drobnik-Stefańska. No, w ciekawy sposób biblioteka uczciła Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Najpierw chciałem zapytać właśnie o tę ławkę. Cudowna, bajeczna, kolorowa. Skąd się tu wzięła? Wszystko zaczęło się właściwie od artykułu w takim czasopiśmie fachowym Biblioteka Publiczna i tam po raz pierwszy zobaczyłam właśnie te ławeczki, zaczytane ławeczki. Są one, powstały one z inicjatywy fundacji zaczytani.org. Mają na celu przede wszystkim promować czytelnictwo, ale nie tylko, służą też jako taki zwykły mebel, może niezwykły o bardziej, mebel miejski, gdzie można przysiąść, odpocząć, również i podelektować się na przykład lekturą. I trzeba też podkreślić, przypominamy, to jest jedyna swego rodzaju ławka, jedyna taka w Polsce. Tak, pomimo że tych ławek jest kilkadziesiąt, stoją w różnych częściach Polski, przed różnymi instytucjami, niektóre na zewnątrz, niektóre w środku, to każda z tych ławek jest inna. Każdą tworzył inny artysta i każda ławeczka jest niepowtarzalna. I ta, która stoi w Inowrocławiu przed wejściem do biblioteki, jest również jedyna w swoim rodzaju. Kogo to projekt i na podstawie czego została ta ławeczka stworzona? Projekt tej ławeczki powstał właściwie z inspiracji takiej młodej artystki Laury Lawa-Silewskiej, inspiracji obrazem Józefa Mehofera Dziwny Ogród. I tutaj też widzimy, że jest tak jak i na obrazie Mehofera ważka, są koty, no w ogóle jest cudna. Promujemy czytanie, to jeszcze tak zapytam, jakie książki czyta dyrektor Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu? Ja różne czytam książki, staram się być mniej więcej na bieżąco, ale nie ukrywam, że uwielbiam literaturę sensacyjną. I oczywiście jak mi czas na to pozwala, to czytam i jeszcze powiem, że najbardziej lubię jednak drukowane książki czytać, aczkolwiek nie stronię od innych form tej elektronicznej. To głównie na wakacjach, gdzie nie trzeba ze sobą po prostu wielkich tomisk wozić. Warto pamiętać, że książka, że nasza biblioteka posiada i takie książki. No i cały czas dbamy o nowości, prawda? Jeżeli ktoś interesuje się czytaniem, tutaj znajdzie na pewno coś dla siebie. Na pewno. Właściwie to też staramy się odpowiadać na zapotrzebowania czytelników. Właśnie wczoraj też kupiliśmy wiele nowości, więc za kilka dni powinny pojawić się na półkach bibliotecznych. Dodam tylko, że no z tym czytaniem to tak dzisiaj czytałam raport Biblioteki Narodowej, jest o ciupinkę lepiej od 6 lat, właściwie po 6 latach wzrosło nieznacznie czytelnictwo. O tym, że warto czytać, przekonywała przewodnicząca Sejmiku Województwa Elżbieta Piniewska z wykształcenia polonistka. Warto czytać, prawda? Właściwie to pan już powiedział wszystko. W tych słowach warto czytać mieści się kulturotwórcza rola książek, jeżeli chodzi o wpływ książek na rozwój osobowości, na nasz światopogląd, na sposób postrzegania świata. Jest ta rola jak najlepsza. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że w czasach pandemii książki wróciły do łask. Jak się okazało, że jesteśmy zamknięci w domach, to sięgnięcie na półkę po książkę okazało się lekiem na całe zło. I mam nadzieję, że książki z nami już zostaną.
Stoimy przed Biblioteką Miejską i tak się zastanawiam, jakie książki kiedyś wypożyczała młoda Elżbieta Piniewska właśnie tutaj. Bardzo, bardzo się cieszę, że padło to pytanie. W drugiej klasie liceum zakochałam się w Balzaku, ponieważ Balzak napisał Komedię ludzką, która liczyła 54 książki. 20 kilka z nich zdążyłam przeczytać. Potem się okazało, że to była niewłaściwa droga, bo stwierdziłam, że czytam cały czas tę samą książkę, bo Komedia ludzka właśnie taką z powtarzającymi się motywami była. Natomiast rzeczywiście tutaj był przede wszystkim Balzak. Potem się z niego wyleczyłam, a potem już były studia i kupowanie książek w Toruniu. A teraz w wolnej chwili co pani czyta? W tej chwili noblistów, przede wszystkim noblistów. Skończyłam Tokarczuk i czekam, w kolejce są następne książki. W Akademii Szkolnictwa AS trwa hybrydowy festiwal zawodów. Uczniowie w czasie warsztatów poznają tajniki różnych profesji. My byliśmy na zajęciach lodowych prowadzonych przez mistrzynię cukiernictwa Monikę Ignaciuk. Witamy w Inowrocławiu. Dzisiaj przyjechała pani, żeby przedstawić swoje mistrzostwo. Odbywają się warsztaty lodowe. Czego młodzi mogą się dzisiaj nauczyć? Co prezentujecie? No dzisiaj przede wszystkim pokazujemy, jak zrobić lody, jak wygląda cały proces produkcyjny, co trzeba dodać do lodów, jakich składników użyć, aby wykonać taki słodki deser. Jaki będzie finał? Co będzie się tutaj próbować na koniec? No dzisiaj będzie i pistacja, i śmietanka, i sorbet mango, więc dla wszystkich coś dobrego. Jeśli starczy nam czasu, zrobimy też i truskawkę, ale też i przygotujemy desery na bazie lodów. Czy można sobie zrobić dobre, zdrowe lody w domowym zaciszu? Oczywiście, że tak. Teraz mamy dostęp do produktów wszędzie, więc czy są to truskawki, czy są to maliny, wszędzie możemy zrobić, z każdego produktu możemy zrobić lody, ogranicza nas tylko nasza fantazja. Tak, podstawowe informacje, jak to zrobić, żeby było dobre? No przede wszystkim potrzebujemy śmietany, potrzebujemy mleka, potrzebujemy takiej starej, domowego sprawdzonego sposobu, czyli tak jak robiło się kiedyś lody, czyli jakiegoś naczynia ocynkowanego, do którego wrzucimy sobie lód, do którego wrzucimy sobie sól. Zadozujemy sobie produkty do tego naczynka i po prostu będziemy mieszając uzyskiwać lody. Bardziej, że ten deser nie jest taki zły, bo podobno nie ma aż tak dużo kalorii, a z owocami może być całkiem zdrowy. No po pierwsze pamiętajmy o tym, że lody, jeżeli trafiają do serca, a nie do żołądka, to absolutnie nie tuczą, więc to trzeba oczywiście zapamiętać. Natomiast lody są bardzo niskokalorycznym deserem, tak? I ponieważ nasz organizm wytwarza dwa razy więcej energii, żeby je spalić, no ale przede wszystkim to przyjemność jedzenia i chłodzenia. Czyli warto robić samemu sobie taki deser niż kupować już gotowe wyroby? A to według takiego słynnego powiedzenia, wtedy mówiąc krótko, wiem co jem. Mhm. Skąd w ogóle pani miłość do tych słodkości? No to tak na początku bardzo przypadkiem, ponieważ pracując w jednej z cukierni okazało się, że 21 lat temu rozpoczynamy przygodę z lodami i tak też zaczęła się moja przygoda właśnie w tamtym okresie. Mhm. I jak powstawało, budowało się to doświadczenie, ta wiedza, jak to jest właśnie na bazie doświadczenia, czy też czytania, zdobywania wiedzy? A wszystko tak naprawdę na raz, bo kiedy zobaczyłam, na czym polega ten cały proces, jakie są możliwości, ile można stworzyć wspaniałych rzeczy, no ja zakochałam się w tym i moja miłość trwa po dzień dzisiejszy. A powiedzmy, zdarza się pani kupować jakieś lody na mieście w czasie, nie wiem, wakacji? Zawsze kupuję, aha, ponieważ ja jestem lodożercą takim naprawdę typowym, ale to też z ciekawości smaku, ponieważ świadomość producentów lodów tak rośnie tak szybko, tak jest duże zapotrzebowanie rynku, że smaki, które są kreowane, to jest tak nieodgadniony teraz w tej chwili temat, że powstają tak różne połączenia, że ja za każdym razem wybieram się w nowe miejsca i próbuję lodów. Do 6 maja szkoła przeprowadzi jeszcze wiele innych pokazów. Tak, tym razem coś innego. Do tego mieliśmy wirtualny festiwal zawodów. Czasy są jakie są, dlatego postanowiliśmy w tym roku zrobić hybrydowy festiwal zawodu rozłożony w czasie. Mhm. Ze względu na to, żeby zachować reżim sanitarny, żeby zachować odległości, żeby miało to formę i warsztatową, i multimedialną. Stąd też proponujemy od 23 kwietnia do 6 maja cykly i warsztatów na żywo i cykl multimedialny, który zakończy się 6 maja, cały festiwal zakończy się pokazem na zewnątrz, o ile pogoda pozwoli, ale mam nadzieję, że pozwoli.
I w czasie tego festiwalu właśnie od 23 kwietnia proponujemy warsztaty lodziarskie, lodowy zawrót głowy i warsztaty stolarskie, gdzie stolarze robią konstrukcje budowlane, konstrukcje stolarskie. Warto wspomnieć, że i zawód kucharza, który, i cukiernika, tak samo jak i zawód stolarza, to będą klasy patronackie od września, gdzie są duże przywileje dla uczniów, którzy w takiej klasie się uczyć będą. Cały tydzień od 25, jeśli nie mylę, do końca tygodnia przyszłego będzie ofitował przede wszystkim wszystkie pokazy multimedialne. Będą pokazy, które będą promowały zawód sprzedawcy, fryzjera, elektryka, mechanika. I pod koniec właśnie warsztaty na przestrzeni otwartej, które będą właśnie promowały jak zwykle zawód kucharza, cukiernika, połączony też z pokazem na żywo. Będziemy gościć panią Krystynę Stepczyńską-Szymczak, która będzie zachwalała zalety ziół. Cały w ogóle główny temat 6 to będą zioła pod każdą postacią, czyli w kuchni, we fryzjerstwie i w kosmetyce. To 6 maja, tak? Tak, to 6 maja planujemy. Będzie to można oczywiście w jakimś reżimie sanitarnym zobaczyć? Jak najbardziej, dlatego już z tego co wiemy, będą pewne poluzowania odnośnie gastronomii, fryzjerstwa, kosmetyki, także będą to częściowo na żywo pokazy z umożliwieniem udziału widowni. Z zachowaniem oczywiście reżimu odległości, o to na pewno zadbamy. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.